rogu. W trzecim sumie zatem. Nie no, w drugim. Tamten. No tak, bo jeden jest filmik tematyczny. Jemy właśnie śniadanie i ogarniamy, uwaga, problemy. No, problemy z lotem, bo znowu coś jest nie tak. Znaczy mamy połączone tak jakby dwie rezerwacje. Jedna była dokonywana no po prostu jako osobna i druga jako osobna. I do tej jednej dostaliśmy karty pokładowe, a do drugiej kazali nam się skontaktować z obsługą klienta i właśnie to robię. No, tak, więc tu nie możemy nawet spokojnie zjeść śniadanka. Doszły nam jakieś omlety. Sara ma omlet z szynką i serem, a ja mam omlet grecki. To jest z fetą, oliwkami, z czymś tam jeszcze i kawka na śniadanko. Dzisiaj w programie zwiedzania Akropolu, Agory i tak dalej. Muzeum. Jakie muzeum? Akropolu. Jak pewnie możecie. Słucham. Okej. Jak pewnie możecie sobie pamiętać poprzedniego filmiku, który nagrywaliśmy wczoraj z tej tak, kawiarni. Mamy wieczne problemy i uwaga, razem z Weroniką jesteśmy szczęśliwcami, które zostały. Chciałem powiedzieć co innego, ale tak, okay. Mówię. Zostałyśmy wylosowane do dodatkowej weryfikacji w Ryanerze. Wcale to nie przypadek, wcale, gdzie tam? I to jest ta weryfikacja, z którą wczoraj... Idę! Z którą wczoraj sobie nie radziliśmy, ale dzisiaj sobie poradziliśmy. A co chciałeś powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że wczoraj dopiero co jedliśmy takie słodycze i dzisiaj minęło 12 godzin i znowu będziemy jeść słodycze. Ale no trzeba je spróbować, bo to są te ponczusie. Malutkie one się zażywają. Wow, czekaj! O, one przyszły. Jedne mamy z pizzatą, jedne z Kinder Bueno. Z takimi polewami. To są ponczusie, które są smażone w głębokim tłuszczu i polane później taką polewą. Są różne te polewy, ale były do wyboru. Idzie. Wszystko poleciało! Super! Dobra, i teraz będzie test smaku. Werka Kinder Bueno, Sara pistacjowa. Nie. Tak? Nie, oba Kinder Bueno. Dobra, no to... Bardzo dobre, nie pokawa. Mm-hmm. Smakuje jak nasze ponczucia? Podobne? Dobre, bo są na świeżo zrobione. Tak, no nawet widzieliśmy, to tam będziecie mieli na przybitkach jak pani wciska te ponczucie do tego. No i my dopiero co byliśmy na śniadaniu, jedliśmy i znowu jemy, jak to u nas bywa. Ale później już nie będziemy jeść, później już zwiedzamy. Dla studentów, uczniów są darmowe wejście na Akropol, a wy ile płaciliście? 20 euro? 20 euro. 20 euro od osoby, czyli mogę sobie kupić sukienkę. No, 100 zaoszczędzono około, no 90, no tak, no, około 100. No, kurczę, fajnie. Weronika, zakupy! Nie, to jest w ogóle chyba jeszcze na tacy, gdzie nie został. Jesteśmy sobie na takich kamieniach koło Akropolu, ale wszędzie są śmieci. Tak jak w całych Atenach są wszędzie śmieci, nawet pod Akropolem są śmieci. A tam jest graffiti, tak więc widok jest ładny, ale kompletnie nie dbają o to, co mają tutaj.
stopni. Wyobrażacie sobie, wchodzić jakby było z 35? Nie. Ja sobie, ale tutaj wieje mocno. No wieje, ten wiatr ochładza. Ale jest cieplej niż wczoraj, a wczoraj miało być cieplej, więc nie słuchajcie się pogody nigdy, ani rodziców. Wcześniej byliśmy tam, wiesz, w uliczkach wszędzie cienia tutaj. No tak. Chociaż jak zawieje, to wcale nie masz tak. Wiatr jest pop, ale mimo, że jest poza sezonem, to w ogóle jest bardzo dużo ludzi, jak widzicie pewnie. Wiesz, że cały czas chodziłam w swetrze, dopiero jak tutaj zaczęliśmy wchodzić, to zjęłam swetra. No. W ogóle jak na to wszystko się patrzy, to tak przywraca ten koszmar tych kolumn jońskich, koryckich, jakie tam jeszcze były. Jońskie, Torycka? Nie. No i co? Ja, Toryńskie. Ja historii nienawidziłam, a ty miałeś rozszerzoną. Wiem. No. Jońską, ja tylko Jońską pamiętam i Jońska jest tam. Toryńskie chyba według mnie. Koryńskie? Nie, Koryńskie i Toryńskie. Zaraz zobaczę. No ale nienawidziłam tego, w ogóle nienawidziłam. Ja w ogóle za bardzo historii nie lubiłam. Jeszcze ten okres od pierwszej wojny to spoko, ale... Doryckie. Doryckie. Jońskie, koryńskie, doryckie. Tak. Tak jest. Ale koszmar. Koszmar. Naprawdę. A. Jakie to są wreszcie te kolumny? Te tutaj? Te to tam? Są doryckie chyba. Doryckie. 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 Dobra, czyli koryckie to były te takie fiu-fiu. Koreańskie, tak, chyba były to koreańskie? Takie... Koreańskie? No właśnie zawsze mi się to miesza. One miały te elementy z liśćmi. Były jońskie. Jońskie to są moje kolumny. Tak, saranosop jońskie. Jońskie. Tam i widzicie te takie barany, to jońskie. Koryckie i doryńskie. Doryckie, albo doryńskie. Doryckie. Doryńskie? Nie. Jezus! Sara to jest rozgrzeszona, ja zawołam historię rozszerzoną, no. I to całkiem nieźle. I to jeszcze całkiem nieźle, no. A ja nienawidziłam historii i w ogóle historia pierwsza mi... A byłam na humanie. Jońskie! To są jońskie! No rzeczywiście. Tak to wygląda. No. Nauka historii, Sara historyk. No. Tego, jak ma ten kanał historyczny? Kurczę, a historia bez cenzury, zaraz go przebijamy. Tak. Jeden, tutaj są dwa, tam był jakiś trzeci chyba i tutaj jest ukryty kolejny. O Jezu, kolejny, tak, minimum kolejny jeden. Tak, jeden sobie siedzi na motorze. Ale jest ich mega dużo, w ogóle to jest dużo kotów, czarnych też jest dużo. Czarnych jest bardzo dużo. I jak tam? Ci się Ateny podobają? Słucham. Jak ci się Ateny podobają? Ładno, ale w wybranych miejscach. No, to prawda. Bo nie... No ja się pójdzie gdzieś dalej, to są wręcz przerażające czasem. No, to prawda. Takie typowo turystyczne miejsca są spoko, ale już nieturystyczne są... No, no mieszkajbym na pewno nie chciał. Jest głośno, brudno. No tak jak mówisz, te właśnie turystyczne miejsca są ładne, fajne, zadbane, warto zobaczyć, ale jak już się gdzieś wyjdzie poza turystyczne miejsca, to nie jest ładnie. No, niestety. No. W Polsce jest czyściej i ładniej. Nasz główny napój podczas tego wyjazdu to są soki. Sara pije pomarańczowy, ja wziąłem sobie pomarańcze z marchewką, a Weronika wzięła wszystkie możliwe smaki w jednym. Z imbirem. I smakuje właśnie jak taki sok rozgrzewający, co nie? Ale herbata rozgrzewająca w formie soku, ale jest dobry. Ale ja się nie zgodzę, naszym głównym piciem podczas wyjazdu jest woda darmowa. A no tak. I kawa. Bo no tak, kawa. Woda, kawa i soki. Bo dużo jest kawy, a mało jest snu. Więc... A my znowu przechodzimy obok tej kawiarni. Co do tego miejsca?
idziemy jeszcze raz. Już byliśmy. No dobrze, no to mówisz, na coś tego. Weronika opowie wam historię. Nie jest zbyt ciekawa, ale mieliśmy iść do takiej... Super. Bardzo dobrze. A Weronika też kiedyś na YouTubie nagrywała i taki tutaj... Jakiś no, ale ja wtedy nagrywałam, antyreklamę. YouTube 2016, ale mieliśmy iść do restauracji, które może nie, że ma jakieś super opinie, ale jest taka polecana, że ma taki super klimat i tak dalej. Jak ona się Klimatera nazywa? No, nawet się nazywa Klimatera, restauranty Klimatera. No, ale ja wczoraj zadzwoniłam po rezerwację, ale jakiś typek powiedział tylko what do you want? I się rozłączył, więc no ja tak przypuszczałam, że to rezerwacja no nie przyszła, tym bardziej, że nawet nie podałam nazwiska. I dzisiaj godzinę podałam i ilość osób. No ale tak przypuszczam, że nie przyszła, no i dzisiaj tam przyszliśmy, nie mieliśmy tej rezerwacji. Jak się okazało. No i powiedzieli nam, że możemy usiąść, ale tylko na godzinę, no i my usiedliśmy, ale potem stwierdziliśmy, nie zdążymy, wychodzimy. No i teraz szukaliśmy kolejnej restauracji przez jakieś 25 minut w sumie, ale znaleźliśmy bardzo ładną, z dobrymi opiniami, nawet z lepszymi. Tak jest, ma 2000 opinii. I ma takiego fajnego, taką fajną kurę. Na tak kartę. Jest, koguta chyba. No, jest od 1905, jeszcze dłużej niż tamto. No to jednak nic nie dzieje się bez powodu. A z tyłu jest kawiarnia, w której byliśmy wczoraj. Ona nas prześladuje, cały czas obok niej jesteśmy, cały czas. Zamówiliśmy frytki z fetą, więc no, ale zobacz, ciekawa opcja. Cały. I u nich taka feta. No, ale to ta dobrze pokazujesz, że taka dziwna feta, tak? No, dziwna feta, takim nietypowa, taka grecka, wiecie. Tak. No, rzeczywiście bardzo dobre. Bardzo dobre, to nie? Mhm. Czujemy się tak, jak wyglądamy. Tak. Niestety... Aż nie wiadomo, od czego zacząć. Tak jest, z tego filmu, trzy filmiki, w tym dwa z gigantycznymi kłopotami. No. Niestety, może ty opowiesz, bo ty ładnie opowiadasz. A w ogóle na czym skończyliśmy nagrywać? Skończyliśmy w ogóle, jeszcze to jest śmieszne, skończyliśmy w tej restauracji. Tak? Tak, skończyliśmy w tej restauracji, co się zaczęło, zaczęła się twoja przygoda. Tak, więc... no bo ostatniego dnia stwierdziliśmy, że sobie usiądziemy, weźmiemy jakieś winko, taką wiecie, fajną kolację zjemy, żeby... Tak, nawet restaurację macie nagraną. Tak, żeby było po prostu miło, przyjemnie i to był wtorek. Godzina 20, a my w środę o godzinie 10 mieliśmy już wylot do Polski. No i ja się zaczęłam źle czuć. Oszczędzę szczegółów, po prostu bardzo źle się czułam żołądkowo. I poszłam do toalety w tej restauracji i no, że tak powiem, nie wiedziałam, w którą stronę się do toalety odwrócić. Już naprawdę oszczędzę wielu szczegółów, wielu naprawdę. Koniec końców, nie zjadłam absolutnie nic. Całe jedzenie mnie... Zapach jedzenia mnie strasznie odrzucał. Praktycznie ja głównie w tej restauracji zwiedziłam toaletę. Oj. Dobra, wróciło. Ja głównie w tej restauracji zwiedziłam toaletę. I ja chciałam jak najszybciej być w domu. No i z Wiktorem wróciliśmy szybciej, twoi rodzice później wrócili. No bo oni zjedli, oni się dobrze czuli. Każdy się dobrze czuł oprócz mnie po prostu. Ja dosłownie ze zmęczenia musiałam się położyć w łazience, żeby odpocząć i chociaż się umyć. I całą noc po prostu wymiotowałam. I cały nasz lot był tak naprawdę pod znakiem zapytania. Też słyszałam, że Wiktor ze swoim tatą rozmawiali nawet o tym, żeby mnie po prostu wziąć już do szpitala, bo było naprawdę bardzo ze mną źle. No po prostu cały czas wymiotowałam, bo mi jeszcze wstyd, bo ja wzięłam kosz na śmieci w ogóle koło łóżka, bo po prostu bym nie dała rady dojść do toalety nawet czasami. No ale jakby to tylko mnie wtedy złapało, tylko mi było aż tak źle, chociaż Wiktor też się zaczynał gorzej czuć, ale ja po prostu myślałam, że to jest kwestia tego, że jest zestresowany mną. I co? No i rano Sarze się trochę uspokoiło,
podkony, rano tak, mamy typowo na jak mieliśmy piąta. Jechać, trochę uspokoiło, trochę się jej uspokoiło i no ze mną było z kolei gorzej, ale pojechaliśmy na to lotnisko taksówką, no i później już chyba jakoś siłą woli udało nam się dolecieć, ale było bardzo słabo, w samolocie też się bardzo źle czułem, bardzo mnie mdliło. Z kolei no ja wtedy troszeczkę akcję bardziej na pokładzie odwaliłem, no Sara już się nieco lepiej czuła. Tak, i to był taki moment, gdy ja się lepiej czułam, faktycznie. W sensie, ja się czułam lepiej do momentu wejścia do samolotu. W samolocie już się znowu gorzej czułam. Przecież całą drogę już z Katowic do Łodzi autem, to ja siedziałam z torebką z samolotu, bo nie czułam się w ogóle pewnie. I no jest po prostu słabo. Teraz mamy czwartek. My wczoraj... No, byliśmy przekonani, że się czymś po prostu zatruliśmy, ale to jednak chyba to jednak nie jest zatrucie, tylko jakaś kwestia bardziej wirusowa. Byliśmy przekonani, że to jest kwestia soku. No i niestety wiecie, że jak się leci samolotem, to już jest przerąbane. Jest dużo gorzej niż jak się wraca samochodem, bo samochodem chociażby po pierwsze dostalibyśmy w tym apartamencie na pewno nie do 6 czy tam 7 rano, tak jak wyjechaliśmy, tylko zostalibyśmy maksymalnie do końca, żeby jak najdłużej tam przeleżeć. Mm-hmm. No i później też, wiecie, samochodem można się w razie czego zatrzymać gdzieś tam w toalecie, może nawet wziąć sobie nockę dodatkowo gdzieś, po prostu przeleżeć, przechorować. Czy otworzyć sobie okno, żeby tak, na samolotem, no to tak jak w pierwszą stronę, nie polecicie, przepada i tyle. No. Więc no jest dużo gorzej, tak, a to... Jeszcze gorsze było jak to... Jak patrzyłem jakieś alternatywy później powrotu w kolejne dni, to tak, były albo tak, byłyby bardzo drogie, albo powrót w okolicy tam 16 godzin, bo połączenie łączone. Boże. Więc no już po prostu stwierdziliśmy, że... Że się przemęczymy, ale jeszcze najgorsze w tym wszystkim było to, że my nie wzięliśmy sobie po prostu, nie wykupiliśmy sobie miejsc. I zostaliśmy rozdzieleni i ja i Wiktor siedzieliśmy na środku. Wiecie, no to jest najgorsze, uważam, miejsce, tak czy siak, a jeszcze jak się źle czujecie, to już w ogóle dramat. No ale później nam się udało po prostu tak przesiąść, że siedzieliśmy koło siebie, bo po prostu pani nie chciała koło ciebie też siedzieć. Ale no, powrót był ciężki i wiecie, wróciliśmy wczoraj, o której wróciliśmy? O 14, 15. I że tak powiem, myślałam, że już dzisiaj będzie całkiem okej. Ja chciałam dzisiaj normalnie iść na uczelnię, ale no nie dojdę, po prostu nie dojdę, bo znaczy, się czuję no lepiej słabo. Jest to, nie? Ale czujemy się słabi. Tak, no, dalej. To już nie wymiotujemy, już gdzieś tam nam się ogarnął ten brzuszek. Ale wiecie, jak jest tak, że po pierwsze my się bardzo słabo czuliśmy, generalnie żołądkowo i tak dalej, taka podróż, gdzie musicie najpierw się spakować, no co prawda mieliśmy tylko plecak, ale spakować no, się, pojechać na lotnisko, się, pojechać na lotnisko, później na tym lotnisku siedzieć kolejne z 2 godziny, przejść przez to odprawę bezpieczeństwa, kolejne 2 godziny lot i później jeszcze z Katowic jechać do Łodzi. To normalnie nawet jeżeli jesteście zdrowi, to jest to rzecz męcząca, no. A jak jesteście ledwo co żywi, to wczoraj zasnęliśmy przed 21, a obudziliśmy się o której? O 8? No... Coś takiego, ponad 10 godzin spaliśmy i nie czujemy się tak w 100%, żeby było okej. No na pewno jest lepiej, ale jesteśmy po prostu bez sił, totalnie jesteśmy bez sił, więc dobrze, że mamy tą możliwość, że zostajemy dzisiaj w domu. Ja na dzisiaj miałam właśnie tylko w planach jedno zajęcie na uczelni i swoje high heelsy, no ale heelsy to w ogóle odpadają. I te zajęcia też sobie już odpuszczam, bo to jest też głównie sprawa, że teraz nie mamy pewności, czy to było zatrucie, czy to był wirus, a też biorę pod uwagę to, że mam bliską koleżankę na uczelni, która ma małego bąbelka, dosłownie małego bąbelka, bo on ile ma, pół roku. Więc nie chcę, żeby, broń Boże, coś mu się też stało. No poza tym też ja bym musiała iść na pieszo na tą uczelnię. Więc to jest gdzieś 15-20 minut w jedną stronę i ja nie mam tyle siły, żeby iść w jedną stronę tyle czasu. Tym bardziej, że my z Wiktorem też oprócz tych rzeczy żołądkowych słabo się czujemy pod tym kątem, że mnie na przykład gardło bolało, trochę mnie na kaszel zbierało wczoraj. I ja się też boję, że nie wiem, czy ja nie jestem tak czy siak lekko nadziemnięta. Oboje też wczoraj mieliśmy taki stan podgorączkowy, byliśmy rozpaleni. Więc jeżeli już mamy możliwość, to siedzimy dzisiaj w domu i po prostu się wygrzewamy tak naprawdę. Żeby chociaż jutro już wrócić, bo plany mam grube tak czy siak do końca tygodnia i że tak powiem, chciałabym się doprowadzić do ładu i składu. Też na przykład na jutro jestem zapisana na zajęcia, na 3 godziny zajęć, słuchajcie. 2 razy hilsy i raz rozciąganie i ja chyba na to nie pójdę. Bo nawet jak ja się jutro będę czuła dobrze, to ja nie wiem, czy mój organizm jest w stanie 3 godziny ćwiczyć po prostu.
Raczej nie. Dobra, Jezus. Reasumując, my dochodzimy do zdrowia, mam nadzieję, zamawiamy sobie rosołek, bo to jest na brzuch raczej wskazane. No i co, mam nadzieję, że mimo wszystko wam się te filmiki za tym podobały. Dla nas był to ciężki wyjazd, ale chociaż coś zdążyliśmy zobaczyć. Ciężkie przeżycie. Tak jest. Po prostu też obraz, a ten przez nas może być mało obiektywny. Okej. Okay. Obraz, a ten może być przez nas mało obiektywny. Tak jest. Chociaż, no a właśnie, no dobra, ale teraz jeszcze podsumując Ateny. Co ci się podobało, co ci się nie podobało? No te główne atrakcje mi się podobały. Najbardziej mi się podobało to wzgórze, które wybrała Weronika. Chyba to wzgórze, na drugim miejscu kawiarnia. No Akropol też był jak najbardziej fajny. Nie, te atrakcje, które wam pokazaliśmy, były fajne. Jeżeli chodzi o Ateny, to nie chciałbym tam mieszkać, nie chciałbym tam żyć. No. Strasznie głośno, brudno. Atrakcje są fajne, ale... niesamowicie bezpiecznie też. Więc. Atrakcje są fajne, ale wszystko to, co jest poza atrakcjami, to jest dramatyczne, naprawdę. Gdzieś tam jeszcze centrum, czujecie się całkiem okej, okay, ale jak wychodzicie poza centrum, czy poza właśnie jakieś miejsca turystyczne, w ogóle się nie czujecie bezpiecznie. Te wszystkie uliczki są jakieś takie podejrzane, mnóstwo śmieci, też trochę śmierdzi. Nawet, słuchajcie, wracając z naszego apartamentu, wieczorem, takim późnym wieczorem, widzieliśmy, no po prostu prostytutki. I... Tak jest, nawet nie wiem, czy nie jakieś opakowania po wbijaniu sobie w żyłę czegoś. Tak, po jakichś narkotykach mnóstwo też czuliśmy zapachu zioła. No tak, kurczę, no nieprzyjemnie się tam po prostu chodzi. Więc uważam, że Ateny są, takie na raz. Warto zwiedzić Akropol, kawiarnię. Kawiarnia jest super, no czegoś takiego to nie widziałam. Tak, i żeby ale za zobaczyć... Ateny zupełnie wyglądają inaczej niż wyspiarska Grecja. No ja nie wiem. No, ale... no, jest zupełnie inaczej, dlatego raczej bardziej te wyspy polecam. Mimo, że tak naprawdę... Jest wszystko w graffiti, wszystko, całkowicie wszystko. Mimo, że tak naprawdę mieliśmy 2 dni zwiedzania, to uważam, że były zupełnie wystarczające. Tak, no tak najlepiej, ja miałem niedosyt pod względem jedzenia, no bo wiecie, byliśmy dość krótko, a Grecja słynie z dobrego jednak jedzenia i tutaj mam niedosyt, bo jeszcze ta kolacja mi cała odpadła, kiedy była ta sytuacja z Sarą. I... Przepraszam. No i niestety. No ale cóż, no tak jak mówię, mam nadzieję, że wam się te filmiki mimo wszystko podobały. Bardzo fajna była ta kawiarnia, w której jest osobny filmik. I cóż, zapraszamy do oglądania kolejnych naszych filmików. Kończymy już tego. Tak, cały czas mówisz o tej kawiarni, a wiesz, że to wleci po Atenach? Czemu po Atenach? A czemu nie? To będzie po Atenach. W trakcie chyba. Nie, po. Tak? Tak. Mówiłam ci o tym, że to będzie tak bardziej jesienne. A no to zapraszamy do obejrzenia filmiku z kawiarni za ten, bo była fantastyczna, bo Sara mi teraz mówi, że on wpadnie jednak później. Mam tak. nadzieję, że wam się w takim razie ten jeden filmik za ten podobał z tymi naszymi gigantycznymi problemami z odlotem z kolei. No i co? I no ten z filmik z problemami z wylotem, a nie, czekaj, z odlotem, ale z wylotem, nie, dobra. No z wylotem, dobra, kończymy, bo już jest długo, nagrywamy 10 minut ponad. Więc mam nadzieję, że wam się te filmiki podobały i zapraszam do zaobserwowania naszego kanału, do zostawienia łapki w górę i do następnych odcinków. Pa!